na panią Jesień. Może to ona, sprawdzimy? Czekajcie. Witamy panią Jesień. Czy to jest pani Jesień? Tak. Takie brudne, te okulary, kapelusz jakiś taki wygięty, zimno i strasznie, aż musiałam sandały zdjąć i buty założyć. Uff, co za pogoda. Oj, strasznie już jestem zmęczona. Mogę tu u was odpocząć troszkę? Tak. O, to dobrze. Chyba już muszę się zdrzemnąć. Słuchajcie, czy pani Jesień musi się... Czy to jest pani Jesień? Tak. Tak, ma liście? Okulary przeciwsłoneczne. O, krem przeciwsłoneczny, żebym ja się nie sparzyła słońcem. To też mam tutaj. Takie coś mam. Co to jest? Czapka z daszkiem. Czy nam to jest potrzebne na jesień? Jak pada deszcz i się robi coraz zimniej? Nie, czapka. I tak, ale jestem zmęczona. I czy ta pani jesień powinna być zmęczona? I jak zimna, my tak dopiero ma do nas dojść? Słuchajcie. Chyba się przeziemniłam. Nie. Jaka to może być pora roku? Lato. Lato. To jest pani lato. Przez całe wakacje była z nami pani na to. Na wakacjach przywiozłam muszelki z wakacji i cały czas musiałam mieć ze sobą krem do opalania, ale to już wszystko mi się zużyło, już chyba nie będzie mi potrzebne, prawda? Już nie jest tak gorąco i musiałam sweter założyć i sandały zdjąć. Co my szukamy? Jesień. Jesieni, tak? To wołamy jesień? Może jeszcze raz głośno. Jesień! Jesteś tu jesień? Nie. O, proszę. Jaka dama. Jeszcze śpi. Weź te promienie słoneczne. O. Nie wiesz, że słońce wstaje już o 7, a nie o 5? Przestań. Bije od ciebie taki blask. No, już słaby ten blask, słaby. Nie wiesz, że jest teraz półmrok i w ogóle dzień... Ale później? No, dlaczego mi przeszkadzasz? W ogóle wystroiłaś się w jakieś letnie ciuchy. Nie wiesz, że wieje już po grzbiecie i w ogóle? I trzeba ubierać się w długie suknie? A może byś mi łaskawie zrobiła miejsce? Ja pójdę, udam się na spoczynek, a ty... Idź! Boli mnie w ogóle głowa od spania na tych twardych szyszkach i żołędziach. Ale to nic. Poproszę jeża, załatwi mi mech. Ale ja za to, jak już te słoneczko jest takie malutkie, nie praży, nie żarzy, to ja tu mogę teraz królować. I mogę pląsy urządzać. Tak. Słuchajcie, nie mają się te siostry co kłócić, bo tu jest siostra, która się nazywa Lato, a to jest siostra, która nazywa się... I pani Lato oraz pani Jesień, my przygotowaliśmy niespodziankę, bo się wczoraj uczyliśmy czego? Piosenki. Czy dla nas niespodzianka? Zatańczycie z nami, pani Jesień i pani Lato? Ale to będzie pewnie o mnie piosenka! Tak, na pewno! Jest napisane lato. Poczekaj, Stasiu. Żółty jak moja żółta sukienka i sweter. I pomarańczowo-brązowe. Tutaj jest, słuchajcie, napisane jesień. O, tu jest mój koszyk, a tam jest koszyk mojej siostry. Do tyłu. I słuchajcie, co się stało? Tańcowaliśmy z panią jesienią i z panią lato. I pani jesień tak tańcowała w naszej piosence zamaszyście, że machnęła koszykiem, zderzyła się z panią Lato i wszystko się rozsypało. Wszystkie rzeczy pani Lato i pani Jesieni się rozsypały. I panie pory roku nas poprosiły o pomoc, żeby im pomóc te koszyki posortować i dopasować. I słuchajcie, teraz każdy może wziąć jedną rzecz. Bierzemy tam jedną rzecz.
wkładamy do koszyka danej pory roku. Jak jedną z osiekami, żeby dla was... Tak, tak, gdzieś mój kraj, to mają ci trzy, moja czapka na moja pamiątka z wakacji. Bardzo dobrze. Nie, ja nad morze się nie wybieram. Nie będę się opalać i zbierać muszel. Może to jej? To moja pamiątka taka. Ale zaraz, jest mało słońca. Przecież ja nie będę odkrytym buczem. Moje okulary się znalazły. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Ale zobaczcie, to nie koniec, bo pani jesień porozrzucała nam w sali czerwone liście i gdzieś je poprzyklejała z literkami. Zaraz wam pokażę jakie. Takie listki gdzieś tu, słuchajcie, są porozrzucane i musimy je odnaleźć w naszej sali. A my tutaj Brawo, Kuba! Ten mapis. A my szukamy jeszcze... Jeszcze dwa listki! Brakuje... Zofia. Zosia ma! Zosia. Zosia, gdzie jest taki sam, jak masz na listku? Tu, spójrz. Tu, Zosia, który to jest ten? Och, ten czy ten? Brawo, Zosiu, to tu pod spód. A ten? To położy Kuba wyżej. Brawo. Tylko jedno nad drugim. O tak. O. Jesień! I pani jesień, słuchajcie, jeszcze przygotowana niespodziankę. Taką oto śmieszną ścieżkę. Wiecie, co tutaj jest? Liście! Liście! A tu? Kocyk! Tutaj jest. Czy to jest kocyk mięciutki? Zaraz zobaczymy. Zaraz może się okaże. Ktoś jest pod tym kocykiem. Czy on jest mięciutki? Kulce! Tu się schował jeż! Taki ostry. Z ostrymi kulcami. Jakby tak, żeby. Pod listkami? Pod listkami, tak. Pokaż. Żebyśmy się nie pokuli? On jest przykryty taką chustką z listkami. A w ostatnim naszym pudełeczku jest co? Kocyk. Mięciuteńki. Zobaczcie, mięciuteńki? Tak. Ciepły chyba, prawda? Tak. A na tą jesień to trzeba mieć ciepły kocyk. I na koniec kolejki można wyjść. I po jeżyku, do końca. Na jeżyka jeżdżą. No to będzie do środka, Tosza, do środka. Dajcie powoli. Super. Do środka, żeby nie jeździć. Co? Wuje, chodziłeś po jeżyku? Czy ominąłeś jeżyka? Ominąłeś. Idźcie na koniec kolejeczki. Brawo. O, jeszcze raz. Ania, chodź. Smarujemy. Chodź, Tosieńka. Uwaga. Teraz każdy dostanie listek. Jaka piękna pani jesień. Już jest. Pani jesień. Nie byłam zachwycona. Zachwycona. Siostro, ja bardzo cię kocham, ale muszę. Żegnaj, moja droga. Baw się dobrze na tym. Wyśpij się. I to się zdrzemnę. A wy bawcie się dobrze z panią jesienią. Na drugą stronę. Tak, ja chwilę sobie odsapnę i tam idę. A jak kogoś żegnamy, to co mówimy? Do.